Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz przyjechał dziś do Radomia. Spotkał się z młodzieżą liceum imienia Jana Kochanowskiego i złożył kwiaty pod pomnikiem protestu robotniczego. Wspomniał też wydarzenia radomskiego czerwca 76. Po tych wydarzeniach wraz z innymi działaczami KOR-u pomagali radomskim robotnikom. Najważniejsze w tej wizycie było jednak jego poparcie dla kandydata Platformy Obywatelskiej Radosława Witkowskiego w wyborach prezydenckich. Znam pana posła Witkowskiego z parlamentu polskiego. Wiem, że jest człowiekiem solidnym, człowiekiem dynamicznym, człowiekiem takim, na którym można polegać. Również w siedzibie Platformy Obywatelskiej Radosława Witkowskiego poparło dziś Stowarzyszenie Radomianie Razem. Nasze poparcie jest podyktowane tym, że kandydat ten cieszy się poparciem przedstawicieli rządu na czele z premier Ewą Kopacz oraz koalicji rządzącej w Sejmiku Województwa Mazowieckiego z marszałkiem Mazowsza Adamem Struzikiem. Posiada on również znaczne doświadczenie w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Radomianie Razem poparli Radosława Witkowskiego jednogłośnie, ale bez Marzeny Wróbel, którą popierali w wyborach na prezydenta Radomia w pierwszej turze. Czy i komu poparcia udzieli Marzena Wróbel, na razie nie wiadomo. Cezary Grabarczyk przyjechał do Radomia z informacją, że od 1 stycznia przyszłego roku do zwolenia wraca sąd rejonowy. Natomiast od 1 lipca sądy rejonowe zaczną funkcjonować w Lipsku i Szydłowcu. Ale minister sprawiedliwości odwiedził Radom przede wszystkim, by udzielić poparcia Radosławowi Witkowskiemu, kandydatowi Platformy Obywatelskiej w drugiej turze wyborów prezydenckich w Radomiu. Wierzę, że to jest dobry kandydat na urząd prezydenta Radomia, a ta życzliwa reakcja wskazuje na oczekiwanie zmiany na funkcji prezydenta Radomia. Wizyta Cezarego Grabarczyka w Radomiu nie przeszła niezauważona przez konkurencję. Pod siedzibą Platformy Obywatelskiej sympatycy Prawa i Sprawiedliwości pytali ministra Grabarczyka o modernizację linii kolejowej nr 8, którą obiecywał, kiedy był ministrem infrastruktury. W czasie, gdy pełniłem funkcję ministra infrastruktury, rozstrzygnęliśmy przetarg związany z projektowaniem tego odcinka. I za tę część ponoszę odpowiedzialność. Nie zawsze działania kończą się sukcesem. W tym przypadku wiemy, że następuje przesunięcie. Za to przesunięcie jako polityk ponoszący odpowiedzialność przepraszam. Tego można się było spodziewać już w zeszłym tygodniu, kiedy Wojciech Bernat, kandydat na prezydenta Radomia, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, który zdobył w pierwszej turze ponad 7 tysięcy głosów, rozmawiał z Radosławem Witkowskim o podobieństwach programowych. Wówczas jednak nie padły wyraźne słowa poparcia. Dziś już tak. Chciałbym wyraźnie stwierdzić, że dla dobra Radomia ja swój głos Wojciecha Bernata oddam na pana Radosława Witkowskiego i proszę ten mój głos, panie pośle, przyjąć naprawdę z dozą dużego zaufania i liczę na to, że uda się Radomiowi wybrnąć z kłopotów, że będzie to miasto chętnie odwiedzane przez inwestorów, że będzie to miasto, z którego młodzież nie będzie uciekała. Wojciech Bernat odniósł się do tego, że na najwyższych stanowiskach w kraju stoją teraz osoby związane z jednym ugrupowaniem. Jest szansa, jak mówił Bernat, żeby w Radomiu władzę sprawował przedstawiciel tego samego ugrupowania. To zdaniem byłego już kandydata na prezydenta Radomia może dać szansę na rozwój miasta.